Proszę Państwa, co jedli Państwo na śniadanie? Może pyszną kromkę chleba, a zdają sobie Państwo sprawę, że ten chleb zawdzięczają Państwo Państwu przez małe P? No to przecież ono ten chleb produkuje, nie? Dniami i nocami personel państwowych zakładów piekarniczych wypieka ten chleb powszedni, pszenny, razowy, graham, bagietki, rogaliki. No, czasami z pewnymi potknięciami. W tym czy innym sklepie chleba zabraknie. Słyszę się także narzekania na ceny tego chleba i niestety czasami także na smak, a to zapewne jest wynikiem niedofinansowania z budżetu. Ale co do zasady, ten chleb jest i nie można powiedzieć, że tego chleba w sklepach nie ma. Jest i to dzięki Państwu przez małe P właśnie. No i czy Państwo sobie wyobrażają, żeby te... Takie są dane statystyczne, sprawdzałem. 1,6 miliona ton chleba rocznie produkowały podmioty prywatne, dążące do zysku. Przecież chleb to jest dobro publiczne, do którego dostęp, prawo dostępu powinien mieć każdy. No wiadomo, że w sytuacji poddania chleba rygorom rynku wzrośnie chlebowe wykluczenie. Więc prywatyzowanie usług dostarczających dobra publiczne, jak pokazuje przykład z chlebem, musi mieć swoje granice. Oczywiście to brednie z tym chlebem, z czego sobie Państwo doskonale zdają sprawę, ale nie tak dokładnie, nie tak całkowicie absurdalne. W Polsce funkcjonuje 9 tysięcy piekarni, prywatnych piekarni. Chleba faktycznie nie brakuje, można kupić dobry, można kupić średniej jakości i całkiem niedobry. Chleb jest, ale produkowany prywatnie. Natomiast przykład z chlebem pokazuje to, że katalog dóbr publicznych nie jest raz na zawsze zdefiniowany. Że właściwie przy odpowiednim wysiłku argumentacyjnym można w ten katalog wpisać wszystko, czego tylko zapragniemy. I właściwie dzisiaj do usług publicznych zalicza się produkty z każdej możliwej branży w jakimś stopniu, no bo mówimy o infrastrukturze drogowej, o planowaniu przestrzennym, zapewnieniu ochrony policyjnej i wojskowej, o edukacji, zdrowiu, usługach transportowych, oczywiście od kolei przez autobusy międzymiastowe, transport miejski, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodną, pomoc społeczną, zarządzanie lasami i ochronę środowiska, zaopatrzenie energetyczne, dostarczanie poczty, zapewnianie nawet rozrywki i informacji. Wychowywanie obywateli. To wszystko usługi publiczne, świadczone dodatkowo w Polsce przez nasz rząd w mniejszym czy większym zakresie. Więc chleb i inne dobra spożywcze, to, że tam się nie znajdują w tym koszyku, to jest być może tylko przeoczenie. I z czasem nadejdzie taki etap, a biorąc pod uwagę różne tutaj trendy intelektualne obecnie popularne, że ten chleb faktycznie w końcu wyląduje. Więc z faktem, że katalog usług publicznych jest tak pojemny, wiążą się pewne problemy. Na przykład takie problemy jak ustalenie priorytetów. Co z tych usług jest usługą istotną, a co z tych usług jest usługą mniej istotną. I od tego, jak my to sobie ocenimy, zależy, jak wiele uwagi tym usługom poświęcimy. Zależy też to, ile pieniędzy z budżetu na ich realizację przelejemy. Więc moja teza dzisiejsza, taka wyjściowa jest, brzmi następująco. Priorytetów i hierarchii tych usług nie jesteśmy w stanie ustalić w praktyce. W teorii jest to możliwe, w praktyce jest to niemożliwe. I taki mój przykład to jest 2017 rok i strajki lekarzy rezydentów, którzy domagali się, jak Państwo pamiętają, podwyżek. Jednocześnie w tymże samym roku tych podwyżek im w ich zadowalającym stopniu oczywiście odmówiono, ale w tym samym roku znalazło się miejsce w budżecie na preferencyjną pożyczkę dla TVP w wysokości 800 milionów złotych. Jakbyśmy sobie dyskutowali racjonalnie o dobrach publicznych, to bylibyśmy w stanie dosyć szybko dojść do konsensusu, co jest ważniejsze. Czy TVP i misja, jaką ma, czy służba zdrowia i jakość płac jej personelu. Niestety dyskusja publiczna nie kieruje się wbrew deklaracjom jej uczestników,
argumentami merytorycznymi, a po prostu zwykłym interesem partyjnym, politycznym. Więc wprowadzenie w usługi publiczne hierarchii i merytokracji jest z tego właśnie względu niemożliwe, albo przynajmniej bardzo trudne i w długim okresie sabotowane. Niemożliwe jest w związku z powyższym dobre nimi zarządzanie. To nie oznacza, że nie istnieją usługi, które są świadczone przynajmniej na przyzwoitym poziomie, bo istnieją. Ktoś, z kim rozmawiałem, stwierdził, że takimi usługami są biblioteki publiczne. Ja nie badałem aż tak dogłębnie tej sprawy, ale no, faktycznie one działają, jest ich w Polsce 9 tysięcy i jeśli ktoś chce, może wypożyczyć tam książkę bez większych problemów, więc one są. Tylko że to jest wynik raczej przypadku oraz kilku innych czynników, na przykład tego, że akurat biblioteki jako dobro publiczne funkcjonują już chyba w Polsce przynajmniej do XVIII wieku, od końca XVIII wieku, więc jesteśmy do tego w miarę dobrze przyzwyczajeni, jest to jakaś tradycja. Dalej na bibliotekach publicznych nie daje się zbić kapitału politycznego, tak samo jak na posiadaniu czy zarządzaniu telewizją publiczną. W związku z tym gdzieś tam udaje się tym bibliotekarzom funkcjonować w miarę sprawnie. Tyle, że o ile biblioteki faktycznie być może spełniają swoją funkcję, o tyle tutaj powstaje pytanie, czy faktycznie te funkcje, czy to dobro publiczne musi być dostarczane przez państwo w XXI wieku, w dobie taniej i powszechnej informacji, dostępu do książek. Czy faktycznie jest to dobro publiczne, które powinno być zapewniane przez państwo? I to jest kolejny problem z usługami publicznymi. Pytanie o priorytet poszczególnych usług publicznych jest jeszcze uzupełniane o pytanie o to, jak bardzo się zmienił świat. Czy aby z ich dostarczaniem nie radzi sobie już wystarczająco dobrze rynek i czy nie można ich w części przynajmniej rynkowi oddać, czyli po prostu sprywatyzować. Ja wiem, że to słowo tutaj budzi kontrowersje i niektórzy mają na to słowo wysypkę, ale to tylko dlatego, że uważają, że prywatyzacja czy też rynek i społeczeństwo to są jakieś dwa pojęcia, to jest jakaś dychotomia. To są pojęcia w jakiś sposób przeciwstawne albo wrogie. To jest nieprawdą. No, oczywiście nie są to pojęcia tożsame, rynek i społeczeństwo, ale społeczeństwo zawiera w sobie rynek, tak? I jest to jego emanacja. Rynek jest emanacją relacji społecznych, a nie jakąś naroślą, więc prywatyzacja usług publicznych nie jest działaniem antyspołecznym. Nie można tak twierdzić. Zresztą rozumieją to nie tylko kraje liberalne, ale też kraje mniej liberalne, takie jak Szwecja, która sprywatyzowała dosyć dużą część swoich usług edukacyjnych, zdrowotnych, no a lasy państwowe wciąż pozostawia w rękach prywatnych, są dosyć dobrze zarządzane. A więc jako osoba, która i wydaje mi się, że mam dosyć dobre podstawy, żeby wierzyć jednak w siłę gospodarki wolnorynkowej, sądzę, że wcale nie trzeba zatrzymywać ludzi, tak jak było tutaj opisane w tym krótkim streszczeniu panelu. Nie trzeba zatrzymywać ludzi w publicznych szkołach czy przychodniach i nie trzeba też nikogo przekonywać specjalnie do tego, żeby w nich pozostawał. Tak? Jeżeli ktoś z jakichś powodów wybiera usługi prywatne, to wręcz przeciwnie, należy nie tylko to uszanować, ale nawet system usług publicznych przeprojektowywać tak, żeby brał pod uwagę te trendy społeczne. I żeby wziął pod uwagę te zmiany w społeczeństwie, która polega na tym, które przyczyną są nowe technologie, że rola państwa nie musi być tak szeroka, jak to miało miejsce w latach 50. czy 60., gdy usługi publiczne się rozrastały, bo to był taki okres, gdy zwłaszcza ten element socjalny, komponent socjalny, usługi publiczne się bardzo mocno rozrosły. To czasy się zmieniły. 2020 rok to zupełnie inny okres. Przepraszam, moja ściąga ma kilka stron, ale skracam. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę zjawiska rynkowe i ograniczenie katalogu usług publicznych świadczonych państwowo, jeżeli uznamy to za realistyczny scenariusz, to dojdziemy też do przekonania, że to, co zostanie w katalogu usług publicznych, będziemy mogli lepiej realizować, będziemy mogli na tym lepiej po prostu skoncentrować. Pytanie tylko, jakie są ograniczenia dla ograniczania, czyli gdzie można postawić granicę w tym, w cudzysłowie, prywatyzowaniu usług publicznych, bo pewnie gdzieś trzeba. Ja jako
przekonany liberał, mogę powiedzieć, że mógłbym powiedzieć, że należy to ograniczyć tylko i wyłącznie do tych rdzennych usług publicznych, czyli podstawowych funkcji państwa, bez których nie można by wyobrazić sobie jego istnienia. No wiadomo, system prawny, sądy, policja czy niektóre zadania infrastrukturalne, niewiele więcej. No ale w tym momencie już pewnie bym zaczął przypominać blond młotek, który wszędzie widzi gwoździe, czyli właśnie prywatyzację. Wszystko rozwiąże wolny rynek. Nie w tym kierunku chciałbym pójść, przynajmniej nie do końca. A wszyscy się pewnie zgodzimy, że dla kształtowania, naprawiania czy reformowania usług publicznych warto mieć jakąś dalekosiężną wizję i że ta wizja na pewno nie powinna iść na przekór rzeczywistości, ale się jej trzymać i brać pod uwagę zmiany w tej rzeczywistości. No i właśnie wspomniane zmiany technologiczne to jest coś, co moim zdaniem w myśleniu o usługach publicznych ma kluczowe znaczenie. To właśnie innowacje mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z realizacją i dostarczaniem usług publicznych. Jako że muzykuję odrobinę i mam jakieś tam pojęcie o tantiemach, prawach autorskich, jakby z praktyki, nie tylko muzycznej, ale też właściwie dziennikarskiej, wiadomo, śmieciówki, to wiem też, jak wygląda sytuacja w organizacjach zarządzania prawami majątkowymi typu ZAIX. Jest kilkanaście takich organizacji. Na ich kontach w sumie zalega około 1,5 miliarda złotych. To są w większości pobrane tantiemy, które są jeszcze nie przekazane artystom, bo to nie jest tak, że one nie są przekazywane. Są, ale bardzo powoli. Problemem jest wynajdywanie tych artystów, problemem jest proces tego biurokratycznego przelewania pieniędzy. Problemem jest w końcu sam pobór tantiem, tak? Bo to nie jest wcale takie proste. Ktoś na przykład organizujący koncert musi zgłosić, że na tym koncercie będzie wykonywany dany repertuar. Jeśli tego nie zrobi, no to siłą rzeczy tantiemy nie będą przekazane. I to jest archaizm, istnienie takich instytucji, przynajmniej w tej formie. Nowe technologie pozwoliłyby to bardzo dogłębnie zreformować i usprawnić. Te 1,5 miliarda złotych mogłyby już w tym momencie wylądować na kontach ludzi, do których nominalnie należą. W jaki sposób? No proszę Państwa, mamy Spotify. Instrument, który każde odtworzenie premiuje drobnymi, ale jednak. Każde odtworzenie, tak? Utworu artystycznego. Mamy YouTube'a, który algorytmicznie, automatycznie wychwytuje użycie treści chronionych danymi autorskimi, takich prawami autorskimi. Takich przykładów można mnożyć. Chodzi o to, że na bazie tych osiągnięć technologicznych można z powodzeniem wytworzyć system i nie wiem, umieścić do niego dostęp na platformie ePUAP, który pozwoli na automatyczne zarządzanie tantiemami i przekazywanie z nich dochodów artystom. To nie jest nic trudnego. Tylko potrzeba tutaj oczywiście tej tak zwanej woli politycznej i pokonania lobby kilku tysięcy pewnie pracowników organizacji zarządzania prawami autorskimi. Tanio, sprawnie, efektywnie i na pewno lepiej niż teraz. Tak by wyglądał taki system. Ale to nie tylko tutaj nowe technologie mają swoje zastosowanie. Nawet tam, gdzie mówimy o państwie dobrobytu i o usługach związanych z państwem dobrobytu, mogą wiele zmienić. Na przykład uniwersalny, taką ideę na pewno Państwo znają, uniwersalny dochód podstawowy. Znaczy, ta idea w tych analogowych warunkach jest nonsensowna. I tak jak jest proponowana, ona się w ogóle nie trzyma kupy. Ale powstają już koncepcje, mocno skonkretyzowane i rozwijane, wprowadzenia czegoś na wzór podstawowego, powszechnego dochodu podstawowego na bazie blockchain. On miałby trochę inne cechy niż ten proponowany oryginalnie. Byłby na przykład dobrowolny. Ale na przykład eliminowałby w związku z tym, że byłby oparty na tym mechanizmie reputacyjnym, eliminowałby jedno z największych ryzyk związanych z UBI, czyli to, że ludzie zaczną go nadużywać, leniuchując po prostu. Innymi słowy, byłby takim ubezpieczeniem od obniżonego dochodu wzajemnym. Ideę tę, jeśli Państwo chcą, można poczytać w rozwinięciu w publikacjach pana Maxa Bordersa, to taki amerykański przedsiębiorca i aktywista społeczny, który ją rozwija w praktyce i opracowuje odpowiednie algorytmy. Ja nie jestem kompetentny, żeby je do końca omawiać, ale coś takiego się pojawia. Więc nawet tutaj, gdzie Państwo do tej pory dominowało, czyli w usługach społecznych, nowe technologie mają coś do powiedzenia.
to, co on proponuje, nazywa się Distributed Income. A muszę sprawdzić tę nazwę angielską, bo nie jest wcale taka prosta. I masz cztery słówka. Distributed Income Cooperatives. Proszę Państwa, kolejna idea, która może usprawnić usługi publiczne, to crowdfunding. Obecnie ludzie fundują sobie dzięki niej wzajemnie wszystko, od akcji kulturalnych po startupy, po leczenie często bardzo ciężkich przypadków chorób. Portal Się Pomaga zebrał w ciągu kilkuletniej działalności na konkretne przypadki ponad 300 milionów złotych już do tego momentu. Tutaj zastosowanie dla crowdfundingu może nie jest takie oczywiste w usługach publicznych, ale jest możliwe. Weźmy budżet partycypacyjny. U mnie na osiedlu wybudowali kilka siłowni plenerowych. Ludzie z nich korzystają, oczywiście, ale ja się zastanawiam, co za kilka lat. Kto i za co będzie je remontował? Przecież to też trzeba brać pod uwagę w takich inicjatywach. Częściowe fundowanie czegoś takiego z użyciem crowdfundingu kazałoby ludziom, którzy głosują na takie projekty, lepiej je przemyśleć, lepiej je zaprojektować. Przepraszam, tutaj coś kładę na, jak rozumiem, niszczę pana Balcerowicza. Okej. Dobrze. W każdym razie wszystkie te pomysły zebrane, to oczywiście jest tylko jakiś ułamek, wycinek tego, co technologie mogą zaoferować w dziedzinie usług publicznych. To wszystko pokazuje, że w myśleniu o usługach publicznych można, czy należy zrezygnować z takiego dogmatycznego podejścia, że jeżeli nie zapewni ich państwo, to przejmą je i ograniczą do nich dostęp prywatne, chciwe korporacje. Właśnie dzięki nowym technologiom okazuje się, że innowacje, które, może to możemy potem naprawić, bo trochę mi to nie jest chyba aż tak istotne, żeby to się wyświetlało przez cały czas. A jeżeli nie zapewni ich państwo, to zapewnią je, to przejmą je i ograniczą korporacje. Na tym chyba skończyłem. Wobec tego to nieprawda. Żyjemy w czasach, w których okazuje się, że innowacje, te wytworzone w ciągu ostatnich 10-15 lat, mogą rzuciły nas w zupełnie inną rzeczywistość instytucjonalną. Zbiorowość może w niej funkcjonować jako podmiot na zupełnie nowych zasadach. Może sama sobie oferować to, czego dotąd oczekiwała od urzędników albo od przedsiębiorców. Ale żeby sobie to móc zaoferować, to sobie musi to uświadamiać, jakie to są potężne narzędzia. Na koniec scena, jestem fanem Drakuli Brama Stokera. Niedawno na Netflixie wyszedł 3-odcinkowy serial na ten temat. I tam jest taka wymowna scena. Drakula pojawia się, scenarzyści przenieśli go we współczesność. Pojawia się w domu jakiejś Brytyjki, i mocno zagraconym domu na przedmieściach, nie wiem jakiego miasta. I wpada w zachwyt. Pani żyje, pani opływa w luksusy. Nie znam króla, a znałem ich wielu, mówi Drakula, który chciałby po wejściu do tego pomieszczenia je opuścić. Na to ta kobieta odpowiada, ale co ty bredzisz? Przecież to jest śmietnik. Więc to trochę na tym polega z nowymi technologiami i z usługami publicznymi. Że jeżeli mądrze na nie popatrzymy, to przestaniemy widzieć w tym kontekście śmietnik, a zaczniemy dostrzegać bardzo przydatne narzędzia. Dzięki wielkie.